Dzień dobry, przed nami pierwszy dzień meczowy, a najlepiej zacząć go chyba od solidnego treningu. My więc ruszamy solidnie trenować, a wy ruszajcie z nami na całego vloga. Jedziemy! Zaczynamy oczywiście od rozgrzewki. Potem przyszedł czas na zdecydowanie najmniej lubioną przez nas część treningu, taktykę. No wiadomo, że z tego akurat za dużo pokazać nie można, ale parę ujęć mimo wszystko postaraliśmy się dla was wykombinować. Prosiliście też, żeby zajść do bramki, więc zaglądamy. No i mam nadzieję, że nasi golkiperzy zadbają o to, żebyście mieli naprawdę przyjemne wrażenie wizualne. A kiedy wracasz po indywidualnych? Bo teraz indywidualnie, ile to jeszcze potrwa? Jutro jeszcze indywidualnie na plaży trening. Dosyć mocna wraca, a od poniedziałku mam nadzieję, że już dłużej. Poniedziałek, no myślę, że poniedziałek, bo w niedzielę jeden trening to jeszcze indywidualnie, ale wszystko idzie w dobrym kierunku. Nogi ci nie urwa w takim razie? Nie, myślałem, że to w ogóle, wiesz, nic z tego większego nie będzie, no ale niestety okazało się, że trzeba to odpocząć. Nie? A powiedz mi tak szczerze, jak na przykład gracie w mecz, wiadomo, jest kontakt, nie, ostre wejście rywala i któryś z was musi pauzować bardzo długo, to macie jakieś potem wzajemne pretensje do siebie, to się zdarza, czy to jest tak po prostu, że ryzyko zawodowe wkalkulowane? Nie ma pretensji. Ja też po tym faulu jeszcze z Lechią Gdańsk podszedł do mnie Tomek, przeprosił tak, że no wiadomo, że nie chciał tego. Ja też się nie spodziewałem, ja byłem pewny, ja mu powiedziałem, że na następny mecz już będę gotowy, no niestety. Po rezonansie wyszło, że trochę gorzej to wygląda, ale nie ma tragedii, tak mogło być dużo, dużo gorzej. Mówił, że jutro wraca, już a ty kiedy? Jutro? Niedziela. W poniedziałek wracamy chyba, tak się wydaje, z kapi. Tak, o następnym treningu mówimy. Czyli ty też w poniedziałek? Tak, no znaczy jutro też mam trening, kapi chyba wolny. Dlatego ja ciężej pracuję, szybciej wrócę. No właśnie widzę, że tutaj po prostu posieleje z twarzy. Nie, na razie wprowadzenie. Na razie wprowadzenie, to coraz będzie ciężej. Mówisz, że codzienny raport zdrowotny zdajesz ostatnio nam. Tak. To powiedz jeszcze dzisiaj, jak sytuacja z tobą wygląda, bo tutaj Carbo i Kapi mówią, że już następny trening to z piłką będą, a ty kiedy wracasz? Ja jeszcze trochę poczekam, wiesz. Ale myślisz, że to ile dni, tak mniej więcej może być? Nie, indywidualnie pracuję, zacząłem pracować z piłką na boisku, ale potrzebno jeszcze zrobić te zmiany kierunku, skoki, a ta faza to jest ostatnia faza przed boiskiem. I ile to trwa? Ale to zależy, jak się ja czuję. No to jak się czujesz, powiedz. Ja się czuję do tej pory super, naprawdę. Wszystko tak, jak powinno być. Czyli myślisz, że jakaś druga część zgrupowania, to już jest szansa, że cię zobaczymy na boisku? Z zespołem? Tak. Nie wiem, myślę, że nie chcę ryzykować. Zobaczymy, z doktorem gadam codziennie. Myślę, że to będzie za rano, wiesz? Za wcześnie. No to spokojnie, pracuj sobie. Pomalutku, wiesz? Pomalutku. Grunt, żebyś był na rundę gotowy. Tak. Kamera nagrywa. Jak do końca obozu nie wypełnisz raz samopoczucie, to co robimy? Ariel. Do kasy, tak powiem. Nie, do kasy nie, no coś wymyślimy. Tam, no dobrze, bieganie rano. Nagramy kawał jakiś. To jestem na to. Bieganie rano. Co? Nie mam biegania. Co? Tak, co? Sam poczuł się nie wypełnił, przyznał się sam, bez bicia. No niestety. Prawda, mówię. No pomyślimy coś pomyślimy z kiba, dobra? Teraz na wolę nie zapomnisz. Jestem w pokoju? No tutaj z szefem. A, to szef przypilnuje każdego dnia. I on też nie wypełnił, na pewno, 100%. Ja wypełniłem rano, wstałem i pierwsze co zrobiłem. Tak, Czarek Miszta wypełnił, bo widziałem. Dodatkowe bieganko rano. No dobra. Wróci do hotelu na przykład. Nie, kawał opowie przed kawałem. Ale poprawimy się, trenerze. Jakże, wrażenia po pierwszych dniach? Okay. A z kim w pokoju jesteś? Andre Martins. Jak tam, dogadujecie się? Na razie bez starć żadnych? Bez no, spoko, on gra Call of Duty, ja oglądam filmy. A ty grasz z nim też, czy nie? Nie.
Nie lubię. Nie grasz w ogóle na komputerze? PlayStation też nie lubię. Nie ma czasu. A filmy jakie oglądałeś ostatnio? Co polecasz? Co oglądałem ostatnio? I watch Batman again, like for 30 time. Batman, The Last One. No spoko, był. Dobry film. I fall asleep always. Czyli po meczu też jakiś relaksik dzisiaj przed Netflixem? No chyba we go to the sea, no? Trochę zimna woda i koniec. Herbata. Pracujemy cały czas, tak? Dobrze. Ale wyważyło ci łaszczy, nie byś po tej siłce, szczerze. Siły ci wyszły. Należy to ta dodatkowa seria. O, to właśnie to ta dodatkowa seria. Andre, Joel said that you play Call of Duty all the time. Yes. Yes. I'm quite addicted to that. So maybe it's worth to speak with a friend in the room sometimes? Yeah, no. Sometimes we had some good chats, me and Joel. You can ask him. No, I'm just kidding, but what's your favorite part of Call of Duty? No, the thing is that I play with friends. I play with Rafa, with Luis, with some good friends, so it's a way also to speak with him, to talk with him. And who is the best? Best player? Yeah. Come on. Obvious, yeah? What kind of question is that? Call of Duty? Yes, it's me. Call of Duty is you. Amigo. Rafa, he said that he's the best in Call of Duty. Of what? True? Huh? Andre said that he's the best in Call of Duty. Is it true? Be honest. True. Ruszamy na obiad, to muszę wam powiedzieć, że w drodze powrotnej napotkaliśmy pewien ciekawy transport. Ja wiem, że takie widoki, jakie za moment zobaczycie w Polsce, nie kojarzą się raczej zbyt dobrze z przyczyn oczywistych. Natomiast tutaj to jest dostawa wody. Woda, która jest dostarczana do zbiornika znajdującego się pod naszym boiskiem. No i z tejże wody nawadniane są place. Także zagadka, skąd taka piętna na zielenie w sercu pustyni, chyba rozwiązana. Ja się trochę czasu nam zostało na kończenie sparingu. Powoli zaczynamy przygotowanie. Jesteśmy u naszego kickmana. Wszystko tak? Koszulka. Lęki. Getry. Koszulka. I frajdę jeszcze. Rozgrzewka. I tam jest... Wodzicie się. Krótko. Nie. Długa to jest jak jest 10 stopni w dół, to jest długa. Eleczka. Dziękuję. No nie, to jest praca, to są goście. Bluzy nie chcesz, no bo potem będziesz, przecież potem będziesz ładna. Ty, no tak przy kamerach bluzy. Nie, w ogóle nie. Semuś, a koszulkę? Czekaj, no to przecież, jak będziesz tam siedział na tym świeższej głowie. Daj mi tylko bluzę. No właśnie. Tak, bo nie wiadomo jak. Bo będzie biało. Nie chcę przecież koszulki. Dobra. Dziękuję. Panie, tutaj jest dobra. Pierwsza czy druga połowa? Pierwsza. O czym sobie powiem to? O tym, że że ja nie mogę takich getrów mieć zaszytych, bo za duże łydki tak zwane. I potem skurcze łapią. Muszę się zobaczyć, jakim przygotowaniem. 5-9. Który to twój mecz w jedynce? Pierwszy. Taki debiut? No, debiut. I co, stresujesz się? Ja wiem, że sparing tylko, ale jednak. Nie, wiesz co, może jakbym się trochę rozruszył, to bym się stresował, bo dopiero wstałem, wiesz? Ale... Nie no, jestem gotowy na to wyzwanie, no co ty? Wiesz, no po to się jednak trenuję, nie? Czyli będziesz się stresował dopiero na wyjściu? Nie, właśnie podchodzę do tego tak, że wiesz, to nowe wyzwanie, może być ciężej, no i trzeba, wiesz, stawić czoła. Także no, zobaczymy co tam będzie, ale liczę na to, że się uda. Podarek nie musisz, no bo wiesz, tak jest ty. Bluzę i koszulkę. Nie, jeszcze nie, bo teraz. Lecimy. Sprzęt pobrany, także wypadało zameldować się na boisku. I tutaj właśnie się meldujemy. Piłkarze mają teraz chwilę na przygotowania, a potem przechodzimy już do gry. Tomasz, you change position? Today in a goal. So we hope that you will be as efficient as a striker. To score in my own goal? Let's see. Redaktor naczelny. Fakturuję. Dobra.
trochę się działo w tej pierwszej połowie, zatem przyjrzyjmy się temu bardzo dokładnie. Po przerwie zresztą też nie mieliśmy zbyt wielu powodów do narzekania. Widzimy się chyba wszyscy, że to był bardzo, ale to bardzo dobry dzień dla naszego zespołu. Dzięki, że byliście z nami po raz kolejny. Przypominam oczywiście o subskrypcjach, łapkach w górę. No i ponieważ jest tutaj bohater dnia dzisiejszego, strzelec 4 goli, no to fajnie byłoby, żeby pożegnał się z kibicami. Także Tomas, wiadomość dla kibiców na koniec tego dnia? Have a nice evening, we see you tomorrow. Ale po polsku, Mówili wszyscy tak super po polsku mówisz. Ja wiem, że zmęczenie jest. Dzisiaj po angielsku. Dzisiaj było po angielsku. W takim razie my bynajmniej nie po angielsku. Żegnamy się z wami oficjalnie, otwarcie. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Cześć!